Wielkie emocje, sportowa rywalizacja i znakomite humory towarzyszyły uczestnikom 8. edycji akcji Kielce biegają. Dopisała pogoda, a frekwencja przerosła wszelkie oczekiwania. Zainteresowanie biegiem jest ogromne. Jak Państwo widzicie, mamy mnóstwo dzieciaków, świetną pogodę. W roku ubiegłym w 7. edycji wystartowało 1800 uczestników. Na 9.45 dzisiejszego dnia mamy już przekroczone 2200 uczestników. Wyznaczono 4 trasy, zależnie od kategorii wiekowej uczestników. Najmłodsi mieli do pokonania dystans 400 metrów po Parku Miejskim imienia Stanisława Staszica w Kielcach. Jak ci się biegło? No dobrze, no oczywiście były dzieci szybsze, ale, no, ale niektóre dzieci wyprzedzałam. Pierwszy raz biegłam, było trudno, ale dobiegłam do mety. Co, jak się przygotowywałyście do tego biegu? Ja dużo ćwiczyłam, żeby właśnie dużo jadłam węglowodanów, żeby mieć dużo siły. No jak się biegło? Fajnie. Ja się trochę zmęczyłam, ale było fajnie i wytrzymałam aż 8 osób. A ty? Na sam początek aż wyprzedziłam. Nieważne jest, którym się jest na mecie, tylko żeby się po prostu przebiegł. Na zwycięzców czekały medale od prezydenta Kielc oraz nagrody rzeczowe ufundowane m.in. przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych. Często biorę udział w różnych biegach na terenie całej Polski. A trenujesz gdzieś bieganie? Tak, w klubie LKB Lutry. Z nie mniejszym zapałem co dziewczęta trasę biegu pokonywali chłopcy. Każdy chciał wygrać, każdy chciał być najlepszy. W najmłodszej kategorii udało się to Bartoszowi, Piotrkowi i Filipowi. Najtrudniejszy był koniec, bo bardzo mnie bolały nogi. Jakie emocje po tym biegu? No, po prostu byłem bardzo zmęczony trochę. No, nawet bardzo. A radość jest? No, jest wielka, jest wielka. Pokonali wielu innych, a w nagrodę medale i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Podobnie wielkie emocje towarzyszyły kolejnym biegom starszych grup. Te miały do pokonania dystanse od około 1400 metrów przez 2 km po prawie 4300 metrów w kategorii open. Ważne były wyniki, ale to, o co w tej imprezie chodzi przede wszystkim, to ruch na świeżym powietrzu, aktywne wspólne spędzanie czasu. To na pewno się udało i dlatego co roku w akcji Kielce biegają uczestniczy tak wiele osób, nie tylko z Kielc. Dlaczego wzięłyście udział w tym biegu? Zachęciła nas do tego nasza pani od WF-u, która też aktywnie uczestniczy w różnych biegach. No i postanowiłyśmy spróbować swoich sił. No i co, pierwszy raz, drugi raz uczestniczycie? Jest to moje pierwsze uczestnictwo w takim biegu, jednak moje koleżanki już w poprzedniej edycji brały udział. Jakie nastroje? No, oczywiście chciałybyśmy wygrać, ale samo uczestnictwo też będzie dla nas bardzo ważne. 8. edycja akcji Kielce biegają odbyła się w ramach Narodowego Dnia Sportu. Organizatorem imprezy był Urząd Miasta Kielce.